Proszę Państwa, czy to mniejsze, czy większe polskie miasto, taki widok starszego pana po 50, który przemieszcza się rowerem bez koszulki, za to z wielkim brzuchem, który wisi, powiewa niemalże na tym wietrze, to widok niestety nierzadki, ale bynajmniej nic wspólnego nie ma z miłością bliźniego, czy z empatią. Dostarcza nam to raczej przeżyć rodem z teksańskiej masakry piłą mechaniczną niż z jakiegoś melodramatu. Proszę Państwa, no, moda latem w mieście też niesie pewne wymagania. Ja rozumiem, że jest gorąco, proszę Państwa, no, ale jest mnóstwo rzeczy, które jakoś nas uciskają tutaj w naturze czy w przyrodzie, natomiast trzeba im stawić czoła. I tak latem, panowie, jeśli wybieramy się do miasta, jeśli wybieramy się po to, żeby, ja wiem, załatwić sprawę w urzędzie, zjeść coś w restauracji, napić się piwa w ogródku piwnym, jeśli wybieramy się zwiedzać kościoły, obiekty sakralne, muzea, w ogóle jeśli wybieramy się zwiedzać miasta, to raczej wkładajmy na siebie długie spodnie i koszulę z długim rękawem. Jeśli nam w takim stroju za gorąco, to rękaw tej koszuli zawsze można podwinąć. Natomiast co najważniejsze, jeśli te ubrania są wykonane z naturalnych materiałów, z materiałów zrobionych z naturalnych składników, czyli na przykład z lnu albo z bawełny, to wtedy, proszę Państwa, naprawdę staje się przyjemne noszenie tych ubrań. Wtedy też naprawdę pełnią dobrze swoją funkcję, czyli utrzymują temperaturę naszego ciała, która się w ten sposób jakoś gwałtownie nie podnosi. No i na tym polega cały komfort. A jeśli to jest dodatkowo len, proszę Państwa, higroskopijny, to i to poczucie upocenia jest o wiele mniejsze. Wiem, o czym mówię doskonale, bo sam to co roku praktykuję i wszystkim absolutnie polecam. Jeśli o panie chodzi, to oczywiście takim strojem dla pani na plaży jest bikini, jednoczęściowe lub dwuczęściowe, ale kiedy panie z tej plaży wędrują na przykład do kawiarni, na kawę, napić się wody, zjeść lody, jeśli wędrują do hotelowej restauracji po to, żeby coś przekąsić, to proszę pamiętać o tym, żeby założyć na siebie pareo. To jest taka zwiewna chusta naturalnie, która to i owo osłoni. Proszę Państwa, jeśli chodzi o krótkie spodenki, tutaj wróćmy jeszcze na chwilę do panów, do 12 roku życia po mieście, a po 12 roku życia do gry w piłkę, do jakichkolwiek sportów, na rolki, na plażę, do ogródka być może, ale nie do miasta. Proszę Państwa, w dresscodzie takim zawodowym, tym związanym z naszym życiem profesjonalnym, mówi się o tym, że powinniśmy się ubierać według stanowiska, na które chcemy być zatrudnieni, czy na którym chcemy się znaleźć, a nie według stanowiska, na którym jesteśmy. No, w ten sposób pokazujemy naszemu szefowi, prawda, że jesteśmy gotowi, prawda, że może nas gdzieś tam dalej awansować. Natomiast ktoś kiedyś powiedział, że jeśli chodzi o letnią modę w mieście, powinniśmy się ubierać według ciała, które mamy, a nie według ciała, które chcielibyśmy mieć. No i w ten sposób, dając Państwu do myślenia, kończę to dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego dobrego, udanych wakacji.